Chodź tu bliżej. O, będziemy się ustawiać jeszcze. Dzień dobry, dzień dobry. Tomek, widać się? O, teraz dobrze. Widać. Ale się tu echo niesie, bo już tak cicho jest po 23. Czy ktoś jeszcze nie śpi? Czy ktoś jeszcze chce posłuchać, co mamy do powiedzenia? Rafał, chodź jeszcze trochę bliżej, co? No. Bo jesteś taki mały. Czekaj. Nie wiem, jak to się stało. Jeszcze liczę, że urosnę, ale już może być ciężko. Słuchajcie, pogadamy chwilę na żywo jeszcze o tym pierwszym dniu Pucharu Polski. Ciężki to był dzień, ciężki to był dzień. Witamy pierwszych oglądających. Studio Adrom, Tomasz Jankowski, hej. Rafał Juć, Adam Romański. Ciężki to był dzień, dlatego że mnie bolało. Bolała mnie Legia Warszawa dzisiaj. Bolały mnie kontuzje dzisiaj i to jest naprawdę... Ja już tutaj przeżywałem kiedyś, pamiętacie, z Szymona Szewczyka, jak się rozwalił, kurczę, a dzisiaj i McKenzie, Moore i Grzegorz Grochowski i ten Tweety, który nie mógł grać, no masakra, może od tego właśnie zaczniemy. Czy tutaj jest coś, czy tu jest coś nie tak, czy to jest kompletny przypadek, czy też jakieś rozluźnienie te pucharowe następuje, że jest tyle urazów? Rafał. To jest... chyba ciężko znaleźć jakikolwiek powód. Na pewno wrócił demony z tej kontuzji Szymona, zwłaszcza jak patrzyłem na Grzesia Gorchowskiego, który był wywożony na wózku. To też tak Szymon w ogóle się odwraca, nawet nie chciał patrzeć, no bo to na pewno przykre dla każdego sportowca. Wydaje mi się, że poniekąd, co szczęście w nieszczęściu, te urazy wynikają z tego, że wszystkie drużyny bardzo chcą wygrać. Tutaj jest zawziętość, czego może nie do końca widać w telewizji, ale walka jest naprawdę na łokcie, na maksa. No, było coś takiego, nie? Ale... No właśnie, z czego te urazy? To są wyrazy też, no tak jak Rafał powiedział, wynikające z tego, więc tutaj absolutnie nie ma dla mnie jakiegoś rozprężenia. Tutaj wszyscy są naprawdę mocno naładowani, mają cel wygrać każde pojedyncze spotkanie, no bo to prowadzi do finału. Być może luty to też jest taki moment, gdzie przychodzi taki trudniejszy okres, tak? Jednak nawarstwienie się 20 już paru kolejek w naszej lidze. Wiele przecież z tych zespołów grało też w europejskich pucharach. Teraz właśnie zakończyły swoją przygodę w pucharach i być może jest taki troszkę więcej czasu na odpoczynek, a to no, trzeba uważać. No trzeba uważać, to prawda. Słuchajcie, no to najpierw kilka minut na temat meczu pierwszego Legia Warszawa Hydrotrack Radom. Dzisiaj Rafał nie pracował, ale będzie w studiu w sobotę na pewno, ale mogłeś tutaj uważnie to pooglądać. Aha, jeszcze tylko wyjaśnienie, bo tu pytacie, co się stało z mikrofonami w pierwszym meczu, w pierwszej połowie naszego drugiego meczu. No my nic nie wiemy, mówiliśmy jak zawsze, ale coś tam, jakieś problemy techniczne były, jakieś przestery. Udało się to chyba w drugiej połowie naprawić, także przepraszamy w imieniu służby Polsatu Sport za to, co się wydarzyło, no ale takie rzeczy, złośliwość rzeczy martwych, to taka kontuzja też była, kontuzja sprzętu. Może to był 13, no tylko właśnie. 13, właśnie, to był 13, co prawda nie piątek, ale czwartek. Rafał, ja się już tutaj Legii na antenie, ci, którzy oglądali, to wiedzą, ty nie wiesz i ty też nie wiesz, żeśmy się z Wojtkiem Kamińskim bardzo martwili tą Legią. Co się dzieje z tą Legią? Dlaczego ta Legia jest taka słaba? Czy to wszystko da się wytłumaczyć tym, że nie było Milovanovicia dzisiaj? No zadziwiające jest przede wszystkim podejście drużyny, która gra w domu, powinna być bardzo zmotywowana, bo już wygrała bilet na loterii, dlatego że tutaj w ogóle gra, mimo że na to nie zasłużyła. Gdzieś tu w kuluarach było takie dowcipy, że jak długo Legia będzie grała w Pucharze Polskie, tak długo jak wygra wreszcie pierwszy mecz. Do tego czasu organizatorzy będą ich zapraszali, to jeszcze może potrwać. Ciekawą taktykę w ogóle przyjęły władze Legii, dlatego że drużyna spała w hotelu, żeby tych korków uniknąć. Ja mogę powiedzieć, możemy powiedzieć jako warszawiacy, że nie ma korków teraz. Ja się spóźniam zawsze, bo są fery. Godzinę przed meczem, więc... Ale tutaj tłumaczyli, że najpierw trening, potem trzeba wrócić na Bemowo, gdzie większość mieszka, potem znowu dojechać, obiad. No i może to też nie pomogło tej drużynie, ale tak jak mówił trener z Pasew na konferencji, tu chyba przede wszystkim brakuje jakości. Powiedz, co mówi. Jakości. I to nie jeden zawodnik, nie trener mówił, trener z Pasew, że zrobi jakąkolwiek różnicę. Tylko kto? No tylko właśnie potrzeba jeszcze dużo większych zmian i ta Legia idzie w złym kierunku. No, w ogóle słabo to się oglądało. Jakby ten sygnał, jaki wysyła, to jedno, ale egzekucja, to działo się na boisku. To było drugie też niepokojące sygnał, jest taki, że Mariusz Konopacki wykupiony z pierwszej ligi, no dzisiaj wyglądał chyba najlepiej w całej drużynie, jeśli chodzi o zadziorność, zaangażowanie, wolę walki. No tak, nic nie zrobiła ta Legia zupełnie. Jakub Niżo był chyba najlepszym zawodnikiem tego meczu, tak w ogóle, że jako koszykarz, prawda? Bo i Michał Michalak miał kłopoty, Dukes, Kowalczyk, to już nie mówmy nawet. Ja mam wrażenie, taką uwagę, może niestosowną trochę, ale ja mam wrażenie, że ten zespół się zachwiał w swoich podstawach, czyli to już powiedziałem zresztą, że ani trener nie pomaga zespołowi, ani zespół już nie wierzy, że trener
może pomóc temu zespołowi. Ja zresztą od trenera Spasewa, którego bardzo lubię, słyszałem ostatnio to, co ty powiedziałeś, też parę razy już, że no, nowy trener tu nie pomoże. No. Really? Że tak powiem? Zostało 10 meczów do końca sezonu, Tomek, i ja nie widzę tutaj żadnego ruchu takiego pozytywnego. No za chwilę jest mecz z Dąbrową Górniczą. Jak nawet przyjedzie jakiś nowy zawodnik, a Legia celuje bardzo wysoko z tego, co wiemy, to nawet jak przyjedzie jakiś zawodnik, czy on sprawi, że te kilka meczów zostanie wygranych? Jak ty patrzysz no na to? Nie, no, patrzyłeś na to z boku dzisiaj. Patrzyłem na to z boku i cieszę się, że z boku na to patrzyłem. Dobrze, już może się nie znęcajmy się nad tą Legią, bo rzeczywiście... Bez złośliwości. Pochylmy się. Ale oczywiście, no tam koszykarsko to przede wszystkim, jeśli mamy mówić o koszykówce, to dziwi mnie też, o czym też Rafale wspomniałeś, brak takiej zaciętości. Tam była na przykład piątka młodych chłopaków, Kuśkow, Nizioł, Konopacki, Michalak, ktoś tam jeszcze. To przecież tacy młodzi chłopacy to na całym powinni śmigać chyba jakieś, dzisiaj. Dokładnie, okej, to niesie ze sobą ryzyko, ale chociaż pokażmy się, że no w ataku to jest katastrofa, tak, tam nie ma nic, więc powrót do fundamentów defensywnych bardziej by mi się podobał, jakby, czy właśnie, czy to pomógł. Mówiliśmy z Wojtkiem Kamińskim o tym, że nie zaczęli od obrony i nie zaczęli od gry pod kosz, tylko zaczęli od odpałów za trzy punkty i obrony do niczego, no, prawda? Ja nie wiem, ale ja mam wrażenie, że oni po prostu... Większość tych zawodników jest tak sfrustrowana, że oni po prostu mają tego dość. Oni sobie zdają po kilku minutach meczu zdanie, że my znowu jesteśmy tutaj w koszulce Legii i znowu to przeżywamy. Mm. Znowu trener się denerwuje. To nie do końca wiemy, o co chodzi. No, dzisiaj Wojtek super to analizował, Kamiński. Były trzy rodzaje obrony. W pierwszej połowie już było, najpierw było contain, potem było hard show, a potem było switch przez całą drugą połowę, więc ciągle coś nowego, tak jakby te pomysły się rodziły od tak, a ciach. No to zależy, jak tak. Nieraz chwalimy zespoły albo trenerów, no tak, którzy mają wiele pomysłów defensywnych, tak, i też zmieniają dosyć często, przecież po każdej akcji nieraz, albo dwie pięści w górę, albo coś innego. Ale działało? Tutaj, no właśnie, bo tutaj najważniejsze jest to, że żadna nie działała z tych obron, prawda, więc jest, jeszcze raz, powrót od jutra na salę, jest dwa tygodnie, żeby potrenować. Co do zmiany trenera, nikogo nie namawiamy, bo to nie o to chodzi. Nie namawiamy. Natomiast ja wielokrotnie sam się też, będąc jako i zawodnikiem, i trenerem, i również usuwanym trenerem, to doświadczenie mówi, że jak najbardziej, że właśnie taki bardzo często impuls, jest impuls nowy, świeży i ten jeden, dwa mecze, a przecież chyba o to Legia gra, prawda? W nowe ciągu. Spojrzenie. To zrobił Tref w zeszłym roku, biorąc Stefańskiego, dokładnie, prawda? Tak jak jest. Ty, Rafał, to odbierasz? No to w ogóle w kuluarach było słychać, że osoby decyzyjne w Legii są nawet dość zachwycone, że ten Spasew gdzieś tam nawet mówi, że może poda się do dymisji, ale nie zrobi tego, bo czuje się odpowiedzialny za to, w jakim miejscu jest ta drużyna, że nie zostawi jej niczym taki kapitan, który ucieka z tonącego statku, ale zgadzam się z tym, co powiedział Tomek, że tutaj już kolejne szanse wyjścia z tego dołku, przede wszystkim mentalnego, no okazało się niepowodzeniem. Kolejne zmiany w składzie, zmiany taktyki, zmiany podejścia do meczu, ustawienia pewnych piątek, przełożenie akcentów w drużynie, te pomysły powoli się wyczerpują i tutaj no, wydaje mi się, że ta drużyna ma większy problem niż taktyka. Tutaj chodzi przede wszystkim o mentalność, brak wiary w siebie, a przede wszystkim brak frajdy z tego, co robią, bo w drugiej połowie było widać momentami, że grali bardzo zachowawczo, pasywnie, podania w pas boczny. Ci zawodnicy nie przybijają ze sobą piątek, nie cieszą się, nie ma tego uśmiechu. To było takie orzeźwiające, jak wyszedł w drugim meczu Start Lublin i nie tylko kibice, którzy było ich mniej, nieliczni, ale fanatyczni, a tak samo było z koszykarzami. Oni tak wyszli jest. I gryźli tutaj każdy centymetr boiska. No i właśnie, i możemy przejść teraz płynnie do Hydrotraka Radom, bo oni właśnie mieli ten entuzjazm, prawda? Widać, że jest taki rozgrywający jak Trotter, drugi taki gość jak Kamfor, trochę przeciwność Trottera, ale jest tych kilku polskich graczy, też Lindbom, i oni wszyscy już się znają, już się lubią, wspierają się, cieszą się jak Wątroba rzuci trójkę, cieszą się jak się coś dzieje fajnego. No powiedzmy coś pozytywnego o tym Hydrotraku, prawda? Wątpię, żeby to był zespół, który rzuci wyzwanie Anwilowi Włocławek. Jest mało prawdopodobne, że oni będą w stanie powtórzyć mecz, który wygrali we Włocławku. Ale naprawdę zrobili już coś w tym turnieju, prawda? Po odejściu Rosy ten Hydrotrak jest takim trochę ubogim krewnym tej Rosy. A jednak ale w dalszym ciągu pozytywnie. No właśnie, pozytywnie, jak ty to odbierałeś? Ja też odbieram pozytywnie bardzo pracę szkoleniowców, tak? Roberta Witki i Marka Popiełka. I Marka Popiełka.
Bo to widać. Dzisiaj na przykład też zauważyłem, była taka jedna akcja rozrysowana na wyjście Lindboma po dwóch zasłonach na wprost kosza. Wyszedł, wszystko było w tempie i zaraz trenerzy sobie piątkę przybili. Czyli mieli to w głowie, tak? Mieli to zaplanowane. Oczywiście takich pewnie sytuacji jest wiele więcej, nie tylko na ławce Hydrotraka, ale to widać. I przede wszystkim dla mnie tutaj jednym z najważniejszych zawodników jest Obi Trotter i jego doświadczenie i jego mądrość, bo w zależności od tego, jak Legia próbowała nieudolnie bronić akcje dwójkowe, to Trotter się znajdował zawsze tam, gdzie ściągał na siebie pomoc dwóch obrońców i piłki właściwie rozdawał, gdzie tylko chciał. 9 asyst dzisiaj Trottera, 3 straty, ale nie był to jakiś jego genialny mecz. 32 minuty, 2 na 9 z gry, prawda? A mimo wszystko chwalimy, tak? Bo on nawet nie trafiając, tracąc piłki, jest kimś, prawda? Wydaje mi się, że nawet w Radomiu oni się cieszą, bo nie potrzebują genialnego meczu. Ta drużyna przede wszystkim tworzy kolektyw, są jasno określone role. Wydaje mi się, że każdemu dużo łatwiej się gra. W Legii, dla kontrastu, wydaje mi się, że jest 10 koszykarzy, między którymi ta różnica jest bardzo mała i każdy z nich ma problem do zrozumienia, jaka jest moja rola, jakie są oczekiwania względem mnie, jakie jest moje miejsce w rotacji. W Hydrotraku to wszystko jest rozrysowane w sytuacjach kryzysowych czy trudnych. Drużyna doskonale wie, skąd zdobędzie punkty, jak chce zagrać. Nie popełniają praktycznie żadnych błędów, są świetnie przygotowani. Mówiliśmy, że może ubogi brat, ale na pewno taki, który jest na każdy egzamin na 100% czy na 110% przygotowany. Znają pytania. Koszulkę ma odprasowaną. Tak jest, więc to jest taki kujon, który może tam przyjechał z prowincji, ale żadnej ofensy, no offense, jak to mówią, dla Radomia. Ale są świetnie przygotowani. No i ja uważam, że zwłaszcza ci obcokrajowcy robią różnicę. Tym, że nie popełniają strat, że potrafią zaangażować pozostałych kolegów z drużyny i wydaje mi się, że klasa drużyny i styl gry poznaje się po tym, jak grają w niej zadaniowcy. W Legii ci zadaniowcy w ogóle nie funkcjonują, a w Radomiu właśnie ci gracze, jak Lindbom, nawet Wątroba, wchodzą i potrafią zrobić pozytywne rzeczy, dlatego że sztab i koledzy z drużyny wiedzą, jak ich wykorzystać i chcą to zrobić. Ale ja tak lubię. To jest oczywiście takie maniactwo, to jest takie, nie wiem, zbieranie znaczków jak kiedyś, tak? Prawda? Inni już tutaj grają na konsoli, a ja ciągle tam w tym klaserze, nie mówię, że ja, ale powiedzmy, że zbieram. To dla mnie to jest coś takiego właśnie, że mnie cieszy, że Olek Lewandowski wychodzi, prawda? I robi coś z niczego, że Wojtek Wątroba nagle okazuje się, że gościem, który może być atletą pod koszem, gdzieś tam powalczyć i trafić trójkę nagle i z tego nizowego. No fajnie, że takie rzeczy się odbywają. Te kluby właśnie z dołu i tutaj o Legii też mówimy, to są po to, żeby nam wyszkolić takich zawodników, że o Adrianie Boguckim w ogóle nie mówimy, bo fajnie tu z Wojtkiem dzisiaj analizowaliśmy, jak on zrobił postęp, jeżeli chodzi o posturę ciała, jeżeli chodzi o reagowanie, przesuwanie się w obronie, prawda? No, to już jest zawodnik, który miał do tyłu po zeszłym sezonie i po Mistrzostwach Europy U20, w której był słaby, a teraz nagle znowu możemy o nim mówić. Coś tu się dzieje fajnego, prawda? Też widzimy, jak już tak porównujemy Legię i Radom, że jednak ten pozytywny coaching w wykonaniu trenera Witki, bardzo merytoryczny, ale przede wszystkim pozytywny, który daje pewność siebie i napędza koszykarzy, widać, że on lepiej jest przyjmowany, zwłaszcza przez tych młodych graczy. A to wszystko zaczyna się z dość pozytywną, ale przede wszystkim realistyczną oceną tego, co dzieje się na boisku. W Legii mam wrażenie, że skupiają się, że może zły kąt zasłony, że źle rozwiązana zagrywka, ale mają problemy z fundamentalnymi rzeczami, jak powrót do defensywy, wybronienie akcji jeden na jeden, więc wymaga się od nich tego, co oni nie są w stanie wykonać, zamiast robić po prostu dobrze proste, mało drobne rzeczy, bo to, co gra Rosa Radom, to nie jest jakiś wielki Hydrotrak to nie jest jakiś wielki basket, ale oni po prostu są świetni w tym, co robią. Są świetnie przygotowani i realizują założenia taktyczne swojego trenera. Myślę, że to jednak inne pokolenie też trenerskie, mimo że ten Spasew to tam 4 lata starszy od Witki, ale on jest jednak w innej szkole, prawda? Tomku, to co, aczkolwiek dzisiaj Robert Witka nam fajnie opowiadał o tym, że czasami czuje Andreja w sobie, tak? Czyli Andreja Urlepa i że tak było. I dzisiaj też tak było. Ale nie widać już tego. Jak był jakiś komfort tam chyba coś zrobił, to po prostu wszedł na boisko, tak, myślałem, tak, że go złapie za szyję. Tak, ale no są fajne momenty. Jak uważacie, ma szansę Hydrotrak z Anwilem? Zakończyć wątek tego pierwszego meczu, Tomek? No, tak jak przed meczem z Legią obstawialiśmy pewnie większość z nas zwycięstwo Hydrotraka. Tak. Teraz tutaj... tak mówisz, a to na początku mówiłeś Legia, że wygra. Ale dobra, no dobra. Nie mówisz, czy teraz co jaja robisz? Nie, no mam tutaj zapisane, tak? Że mógł wstawiać na Legię. To miesiąc temu. Okej, dobra. Miesiąc temu to wiesz co. Sprawdzę to, co tam jest napisane. No bez wątpienia, no Anwil. Anwil Wrocławek dzisiaj pokazał też klasę. Na to do Anwilu zaraz wrócimy, ale... No, okej. Okay. Myślisz, że nie ma szans, a ty? Ja uważam, że akurat Hydrotrak to jedna z niewielu drużyn, która ma szansę tak samo wygrać, jak i przegrać minus 20. Dlatego, że ten nacisk na rzucanie z dystansu i koszykówka taka dość jednostronna, która może zaskoczyć, zwłaszcza w krótkim okresie czasu, będą świetnie przygotowani taktycznie.
Na pewno brakuje im pewności siebie, doświadczenia i siły fizycznej pod koszem. I to dzisiaj on świetnie wykorzystał, po prostu mądrością. Bił długo głową w mur, ale realizował ciągle założenia i wygrali po prostu, bo byli lepsi. Potencjalnie są lepsi, mają lepszy pomysł na grę, ale uważam, że Hydrotrack to jedna z niewielu drużyn, która jak zagra świetnie, to ma naprawdę szansę pokonać Anvil. 13 na 27 za 3 punkty. Trzeba będzie tych trójek jeszcze więcej rzucić, prawda? Stanie, szkoda, że nie ma Mielczarka, który też jest tym zawodnikiem, który może trafić, bo byłaby jeszcze lepsza walka. Ale ja jednak uważam, że ten Hydrotrack jest troszeczkę o piętro niżej w tym rozwoju, w tej jakości koszykarskiej niż Start Lublin, tak, który dzisiaj po raz kolejny pokazał to trochę w innych proporcjach jak Stelmet bez Gordona, to dzisiaj ten Start bez Tweetiego Cartera nadal był znakomity, prawda? Nadal robił pewne rzeczy. Grzegorza Grochowskiego bardzo nam szkoda, że tu opuszczał na noszach, że pokiereszowana twarz i że tracił przytomność, miejmy nadzieję, że nic mu nie jest, ale to, w jaki sposób dzisiaj był pilnowany, mówimy o starcie teraz, jaki był pilnowany Ricky Lido, jak walczył Kacper Borowski pod koszem, jak udzielali pomocy wysocy gracze, jeszcze zanadto mieli skłonność do faulowania, co zaszkodziło, prawda, Taylor i Szymański, zaszkodziło im. Ale tutaj były pomysły i nawet mimo, że do dyspozycji nie było Cartera, a był Dziemba, Jeszkę, Laksa i Lemar oraz Pelczar także, który dał coś, to jednak wystarczyło, żeby Anvil postraszyć, prawda? Ode mnie czapka z głowy przed trenerem Detkiem i Startem. Rafale, bo ty, Tomek, już dużo mówił w transmisji, to teraz ty o tym starcie. Dla mnie mimo porażki to Start to był najbardziej pozytywny akcent dzisiejszego dnia, dlatego że ta drużyna przypomina mi takiego kopciuszka, niczym MKS Dąbrowa Górnicza, trenera Jacka Winickiego, która walczyła, przede wszystkim świetna grupa ludzi. Ten Dedek podkreśla, że oni się lubią, są razem, że... Mówił nam Mateusz też, że to jest podstawa, prawda? Czują się odpowiedzialni za tą drużynę. Dla mnie świetnym obrazkiem był Tweety Carter, który nie siedział gdzieś tam z boku boiska i czekał, aż się skończy mecz, żeby pójść na kolację, tylko on był bardziej aktywny niż pierwszy trener, ale przede wszystkim zbijanie piątek, walczenie. Oni czuli się naprawdę, pomagali sobie nawzajem. Kto nie wchodził z ławki, walczył. Zaangażowaniem, fizycznością, brakowało im talentu, ale nadrabiali wszystkim, czym się dało. Więc ja tej drużynie, no, nie ukrywam, że kibicowałem dzisiaj momentami, bo naprawdę zaskoczyli mnie swoim podejściem. No, ciekawe to jest, prawda? Ten Start jest naprawdę, tak? Ten Start jest is for real, to już możemy powiedzieć. Dokładnie. Ale dzisiaj kolejną cegiełkę nam dołożyli, bo można zacząć się bać, będąc faworytem, co będzie w playoffie, prawda? Oni będą grali być może 4-5 z Arką, może jeszcze pójdą w górę i za chwilę w półfinale, w meczach o brąz. Tutaj wcale nie jest powiedziane, że oni tam się nie znajdą i nie będą grali takich meczów jak dzisiaj, gdzie naprawdę mają wszystko. Zgoda czy nie zgoda? Tak, oczywiście. No, jeśli będzie do dyspozycji cała dziesiątka czy cała dwunastka zawodnika u trenera Detka, to dlaczego coś miałoby się popsuć, tak? Jak na razie jest fajnie, to jest sezon startu. Widzimy to właściwie od samego początku, od pierwszych zwycięstw, to dalej się rozwija w pozytywnym kierunku. Dzisiaj też mało kto by powiedział, nie, jak bez Cartera, ja też sobie powiedziałem, to już będzie. To koniec, to jest, nie? Koniec. Jak rozmawialiśmy, no, bo to jest jednak taki dyrektor, taki no, dyrygent, prawda, tego startu. Bez wątpienia ja go tak odbieram, ale właśnie ta mądrość, o tym też mówiliśmy w czasie transmisji, wszyscy zawodnicy, dzisiaj się nikt nie podpalał. Dzisiaj oni nawet przez ileś tam minut, oni narzucali tempo gry, tak jak oni chcieli. Nie za szybko, tak, bo wiedzieli, że ta rotacja jest troszeczkę utrudniona. Anvil dzisiaj nie poszalał w kontrze. Nie poszalał, no dokładnie. Choć 18 punktów z kontry zdobył chyba Anvil Włocławek, no ale wszystkiego nie da się jak gdyby obronić, tak. Nie? Więc... Brawo dla Startu. Bardzo ogólnie szkoda, że to losowanie się tak ułożyło, że oni wpadli od razu na Anvil Włocławek. Dla mnie to jest faworyt numer jeden. A czemu Anvil rzucał dzisiaj 39 razy za 3 punkty, Rafał? Bo wydaje mi się, że ta drużyna się uczy siebie nawzajem. Zresztą trener Milicic szybko postanowił grać różnymi ustawieniami, bo momentami był Sulima, Jones, za chwilę grali mocnym smallballem. Wydaje mi się, że dzisiaj przede wszystkim Jimmy Taylor naprawdę tam zakotwiczył w trumnie i przestraszył trochę zawodników. Mecz był też na tyle fizyczny i już tam abstrahując od stylu dzisiaj gwizdania i na to, na co pozwalali sędziowie, Anvil nie do końca był chętny, żeby wedrzeć się w taką fizyczną szarpaninę, walkę. Oni wyszli, wydaje mi się, z nastawienia, że są drużyną lepszą, że wygrają ten mecz i spokojnie, mądrze ufali swojemu trenerowi i czekali na ten moment przełamania. Wydawało mi się, że chcieli się
przełamać przede wszystkim rzutami z dystansu. No dziś jakąś równowagę złapał, prawda? Start tutaj, znowu wracamy do niego, bo Jimmy Taylor wykonał jeden rzut z gry w meczu i miał dwa rzuty wolne tylko, czyli nie zaistniał w ataku, gdzie zazwyczaj jest ważny, ale też sklinczował niejako Shona Jonesa, który popełniał faulę, razem z Borowskim i z Szymańskim tamtą pracę wykonali na remis. I to jest coś, co charakteryzuje zespoły, które mają szansę w playoffie, bo to się wszystko gdzieś zaczyna od tej fizyczności pod koszem, prawda, Tomek? Że gdzieś tam to w tych trzecim, czwartym, piątym meczu ci wielcy ludzie, jeżeli są w stanie zagrać znowu dobrze, zatrzymać pewne rzeczy, to te zespoły mają szansę. Oczywiście są zespoły, które nie mają takich zawodników i muszą przenieść ciężar gry dalej od kosza. Natomiast, ale Start też ma takich zawodników i to jest właśnie fajne. Ale ma i takich, i takich, no właśnie, tak? No, no dokładnie. Pod koszem jednak para Taylor i Roman Szymański z pomocą właśnie Kaspra Borowskiego, ale również przecież z pomocą tych zawodników na pozycjach 3, prawda? Dziemba i Laksa to są gracze, którzy... Fizole tacy, fizole, którzy się pobiją. Dokładnie, mogą mieć po 6-7 zbiórek, pewnie dzisiaj nawet tak było. Także 7 tak, Laksa, tak. Odpowiadając na twoje pytanie, bez wątpienia, wielu trenerów, z którymi ja również pracowałem, takie miało powiedzenie, no nie no, 5 wysokich musimy mieć, właśnie po to, 2 czwórki, 2 piątki, wtedy jeszcze nie było takiej zamienności pozycji jak teraz, ale musimy mieć też 5 w razie czego, jak coś tam się stanie, jednak ta strefa podkoszowa, walka o zbiórki, która pozwala też na uzyskanie swojego najlepszego tempa, tak, no bo jak masz piłkę, to możesz zagrać szybciej, możesz zagrać wolniej, to się przekłada na dalsze mecze. Anvil Włocławek i Mackenzie Moore. Tylko 8,5 minuty dzisiaj zdołał wytrzymać na boisku, bo najpierw to zderzenie głowami, wkurzony Mackenzie, ktoś mi mówił, że tam rozwalał zaplecze na korytarzu, bo tak był zły. Pierwsza tygna chyba złamany nos, więc tam naprawdę krew mocno wrócił. Polała. Ale wrócił, mimo że zatamowano to krwawienie i wrócił. Podrapany nos, chyba tam nic poważnego się nie stało, ale potem nogę skręcił tutaj przy nas. Źle upadł. Tak, znaczy uciekła mu noga na stopie i potem już nie wrócił do gry. Mi się podobało, co dzisiaj, nawet bardziej niż w Sopocie, mimo że rzutu z gry nie oddał Mackenzie Moore. Tomek, jak uważasz, to co on robi, jak on kreował dzisiaj, jaki ruch wprowadzał do zespołu i jak był wewnątrz systemu, to mi się bardzo podobało. Jestem fanem ogólnie tego zespołu. Nie, okej, no w porządku, ja również, tylko może on jeszcze nie jest wewnątrz systemu, bo jest dopiero parę dni tutaj z Igorem Miliciczem, a ten system jest dosyć głęboki i szeroki, ale jego umiejętności, rzeczywiście, jego umiejętności i potencjał, czyli on ma takie trochę jak wolny elektron, puszczony z piłką, on w lewo pokazuje, w prawo pokazuje, do tyłu gdzieś tam odwróci się, a i tak wszystko widzi. Mm-hmm. I jak do tego dodamy ruch na przykład takiego Sokoła, który robi to świetnie bez piłki, gdzieś tam biegnie, gdzieś odejdzie, gdzieś ucieknie, no to ten facet rzeczywiście no, potrafi podać piłkę tak precyzyjnie, prawda, i dokładnie, że... Trochę Hosleya, trochę Almeidy, trochę Rotena. Rafał, ty też jesteś fanem tego zawodnika, z tego co słyszałem, prawda? Cenisz go wysoko. Tak, Rafał na pewno go widział 1000 razy więcej niż ktokolwiek z nas, więc opowiedz teraz, czego się jeszcze możemy spodziewać po tym morzu. No, wydaje mi się, że to jest świetna informacja dla drużyny Anvilu, że piłka będzie trochę mniej w rękach Rickiego Lido. Dzisiaj widzieliśmy zwłaszcza te odrzutki w ruchu, po penetracji na małej przestrzeni, ma z tym problemy. Nie wiem, czy on słabo widzi, czy po prostu za momentami zbyt długo holuje, trzyma piłkę i źle odczytuje rotację. O Lido? 8 asyst dzisiaj, przy 4 stratach. Ale też ale te dużo... straty były takie bolesne, w takich oczywistych momentach, które albo mogły dać punkty, ale dawały punkty dla rywala. I czyli mocno się mniej piłka u Lido, więcej u Mura. Ja uważam, że Ricky Lido jest dużo lepszy, kiedy dostaje piłkę, atakuje rotację, atakuje close-outy, kiedy może się rozpędzić w ruchu, zwłaszcza, że jest tak silny, tak zwrotny, że z pozycji statycznej ma spore problemy z tym wszystkim. Mackenzie Moore dla mnie to gracz, który otwiera nowe możliwości dla Anvilu i przypomina grę tej drużyny w poprzednich playoffach, kiedy jest 4 w cudzysłowie małych, bo około 2 metrów, którzy są fizycznie, mogą switchować wszystko w defensywie i tak rozciągają grę w ataku, że sprowadzają wszystko do gry 1-1. To jest on bardzo... rzuca za 3 punkty, czy nie? Rzuca. Bardzo proste koszykówka. Trafił 2 trójki w trefle, ta technika taka jest trochę dziwna, wypychana, prawda? Ale może trafić. Na razie widać, że też chyba chce się wkupić w paski swoich kolegów, bo tutaj na pewno dostał informację sztabu szkoleniowego, że jest tyle indywidualnej gry, może nawet zbyt dużo, że oczekiwania są od niego inne. Też do końca chyba nie zna wszystkich zagrywek i to też ogranicza trochę jednak grę Anvilu, że tam z ławki muszą szukać, co możemy zagrać w danym ustawieniu z tymi zawodnikami na boisku. Na pewno jeszcze potrzeba czasu, żeby realnie ocenić jego umiejętności, ale to jest duże wzmocnienie. Już talent widać, prawda? Nawet w tym krótkim imieniu tych kontuzji. Bo trzeba pamiętać, że on przyjechał co? W środę, prawda? Dołączył do drużyny, gdzie oni tam byli? W Turcji, w Izraelu? W Atenach, w Grecji, no właśnie. I potem do Sopotu od razu i potem z tego Sopotu, to tak naprawdę Sopot był w niedzielę, tak? A my jesteśmy w czwartek, więc tego trenowania to nie było tyle. Zresztą Igor Milicic tak sugerował tutaj w rozmowie, że z Natalią, że tego przygotowania nie było aż tyle,
co mógłby mieć. Ja mam jeszcze jedną taką ciekawostkę. Dzisiaj spotkałem tu Michała Ignerskiego, którego namawialiśmy przez lata, żeby u nas w studiu wystąpił w Parze Polskiej, a przyjechał dopiero, jak już nawet do niego nie dzwoniliśmy, więc złośliwy ten Michał jest, ale świetne mamy relacje. Cieszę się, że bardzo, że Michał jest. No bo kibice z Wrocławka czekają na tego Michała Ignerskiego, wszyscy, czy on dołączy, czekamy, czy nie. No i ja dzisiaj pytam, Michał, powiedz mi tak, że na pewno już nie będziesz grał w Anwilu. Nie powiedział. I mówi tak, pamiętam jak mówiłeś, że życzysz mi, żebym wylądował ten wsad ostatni, po którym była kontuzja, po którym zerwałem więzadła i nie mogłem już zrobić, żeby był jeszcze jeden wsad i żebym go wylądował. Więc tego się trzymamy, że to kiedyś będzie, ale nie mówię, że w tym sezonie, w następnym, czy w jeszcze następnym. Przecież Michael Ansley i Adam Wójcik grali jeszcze, mają 43 lata. Dlaczego nie? Więc dlaczego nie? Więc nie zamknięte są drzwi dla Michała Ignerskiego do Anwilu Włocławek. Zobaczymy, co się z tego urodzi. To taka ciekawostka z dzisiaj. A dzisiaj Frejmanis, Sokołowski dał temu Anwilowi i Simon, jego powrót, jego trójki dały pewną jakość, prawda, Rafale? Ten Anwil, im dłużej to trwało, był porządniejszy. I tak chyba może być w tym pucharze. Im dłużej to będzie trwało, tym Anwil będzie porządniejszy. Wydaje się przede wszystkim, że Simon, jego powrót daje dużo do drużyny, bo to jest gracz, który wykonuje brudną robotę, zwłaszcza w ataku. Mało kozłuje, naprawdę świetny spacing, daje miejsce do gry dla swoich kolegów z drużyny. I dzisiaj też był taki ciekawy moment, kiedy drużyna była w sporym kryzysie, bo start napierał, miał ze sobą tą energię kibiców, gra była bardzo brutalna, kilka razy dostali łokciami, czy Sulima, czy inni zawodnicy, kilka fauli niesportowych rywala. I zazwyczaj wcześniej Anwil często się rozpadał, zwłaszcza emocjonalnie. Mieliśmy problem z zebraniem tej grupy, zaczynały się dyskusje z sędziami pomiędzy sobą, a dzisiaj mi się podobało, że zebrali się razem i nawet Szymon Szewczyk, do którego już tam kibice gdzieś skandowali emerytura, po świetnym bloku z jeszcze Wrocławka pomachał. Kibice? Nie, z Lublina i z Radomia podobno też. Tam mówi się może nawet w aktorzy, więc jak nas oglądają, to proszę się bać. I pomachał jeszcze palcem po tym bloku, że on jeszcze nie kończy emerytury, nie kończy swojej kariery. Więc... No wiek emerytalny idzie w górę cały czas, więc... No to niedobra informacja dla Szymona. Nie no, niech idzie też w górę. Prawda? Nie no, ja myślę, że Szymon jest już bliski końca kariery, ale dzisiaj znowu trafił dwie trójkę, zrobił różnicę, zagrał pod koszem, no i zablokował Kacpra Borowskiego, który już był naprawdę na wysokim poziomie. I to było czysto. Widzieliśmy to na powtórce, że było czysto. Także i zwróćmy uwagę, że dzisiaj Ricky Lido trafił 3 z 13 rzutów, rzucił tylko 8 punktów, a dla nas w ogóle nie jest tematem, bo ja miałem wrażenie, że nie ma tematu, że Ricky Lido coś zawalił, że jest nerwowo, źle. Jak gdyby ten Ricky, o którym od początku sezonu mówimy, że też jest zapalny, że jest nerwowy, że zaczyna awanturować się, może ten Anwil wygrywać nawet, jak on gra tak słabszy mecz w ofensywie rzutowej, tak? Bo jednak dało się masę 7 zbiórek. My też nie wiemy, jaki miał wpływ na niego ten Roten, prawda? Bo no, wiemy, że oni na pewno się przyjaźnili, ale czasem miałem wrażenie, że ten mowa ciała i przede wszystkim komentarze, w jakie się wdawali, poniekąd się napędzali wzajemnie. Więc być może teraz, kiedy nie chcę teraz zwalać winy na Tomiego Rotena, bo to był świetny koszykarz, na pewno każdy się wie, że go brakuje, ale był świetny w koszulce Anwilu, ale już w tej koszulce nie gra. Ale widać było, że Ricky dzisiaj był spokojniejszy. Jak ty widzisz ten Anwil? To jest Anwil, który tutaj... To zmienia naprawdę bardzo, bardzo dużo. Odejście Rotena i przyjście tego nowego zawodnika Moore'a, Mackenzie Moore, oprócz tego, że ma, tak jak tutaj usłyszeliśmy od Rafała, naprawdę olbrzymi potencjał i pasuje do koncepcji Igora, tej defensywnej przede wszystkim, o tym myślę, o tych strefach, o tych zonach, o tych przechwytach. Tego dzisiaj jeszcze nie było tak do końca widać, ale przecież początek, to właśnie na początku, pierwsze kilka minut, prawda? Lublinianie mieli straszne, ogromne problemy, żeby gdzieś tam dostarczyć piłkę tak w odpowiednie miejsce. I myślę właśnie, że to, że być może już nie ma tego takiego zapalnika, tego właśnie, mam na myśli Tonego oczywiście, tylko jest spokojniejszy zawodnik, bardziej charakterologicznie być może wyważony, zrównoważony. To czyni Anwil no, innym zespołem całkiem. Ale powiem wam, że trochę zaklinamy rzeczywistość, bo był taki moment, prawda, że było 3 sędziów i 3 zawodników Anwilu po time-aucie poszło do 3 różnych sędziów z różnymi pretensjami, więc to się jeszcze do końca nie skończyło. Ale już było więcej skupienia, dlatego że jakości jest więcej. Mi imponowało to dzisiaj, że Igor Milicic był Igorem Milicicem, czyli na najważniejsze momenty meczu przygotował najlepsze pomysły, je wdrożył. Znowu było 1-3-1, i ten Simon, który jest idealny do tej obrony z przodu, prawda, przechwytuje piłki, macha rękami, jest i Michał Sokołowski gdzieś tam za plecami, który jest ostatni w tej obronie, łata dziury.
i dziękuję bardzo. I start coraz bardziej zmęczony, nie był w stanie już z tym nic zrobić, prawda? No to też ogromny luksus, jaki ma ten Milicic, bo uważam, że to jest najgłębszy, najlepszy skład personalnie, więc NRD-Bek na pewno ma podobne pomysły, podobnie czyta grę, ale w drugiej połowie musiał już rezygnować z pewnych ustawień, bo jeden koszykarz problemy z faulami, drugi zmęczony, trzeci dzisiaj kontuzjowany, więc ta gra startu była mocno ograniczona, a Anvil moim zdaniem dalej to jest główny faworyt do mistrzostwa. No to ciekawe. I to w tym pucharze też do zdobycia pucharu? Też uważam, tak. Tak, czyli otwarta droga dla Anvilu Włocławek do półfinału i finału i do zwyciężenia wreszcie po 13 latach w Pucharze Polski. Słuchajcie, pytacie, czy będzie lepsza jakość transmisji? Tak, będzie lepsza jakość transmisji. W sobotę i w niedzielę będziemy mieli tutaj pełen wypas. Jutro jeszcze ta wersja trochę oszczędnościowa, natomiast czy oszczędniejsza, jeżeli chodzi o środki. Natomiast przyjeżdża nowa ekipa na sobotę i niedzielę, także zapraszamy na konkursy. Też będziemy tam wszystko mieli pooglądane ze wszystkich możliwych stron. Z tego, co wiemy, McKenzie nie złamał nosa, więc miejmy nadzieję, że będzie w stanie pomóc zespołowi. To jeszcze na koniec, bo Tomek będzie jutro. Widzimy się około 17. Tak jest. W studiu Adrom namówimy Wojtka Kamińskiego, żeby pogadać. To już za chwilę. Tak, ale jeszcze Rafała chciałem zapytać, bo o typy na jutrzejsze mecze, bo myśmy to już sobie tam pogadali. Można znaleźć nas na YouTubie. W ogóle tak, jakbyście mogli znowu tradycyjnie dać jakieś okejki oraz bardzo Was proszę także o subskrypcję. To nam pomaga tutaj się mobilizować do tego, żeby mówić jeszcze fajniej i żeby zdjąć krawaty. Właśnie obiecałem, że zdejmę krawat i znowu jestem dzisiaj smutny. Co jutro, Rafał? Stelmet kontra Trefl i toruńskie Pierniki kontra Arka Gdynia. Zwłaszcza ten Arka Toruń, no, naprawdę myślę, że to będzie najciekawszy mecz, bo obie drużyny mają spory potencjał ofensywny i spore naprawdę potrzebują tego zwycięstwa. Arka po tych ostatnich porażkach w lidze, Toruń po słabym pucharze, przyjeżdżają tutaj i to jest taki fajny moment Puchar Polski, że już można mieć w połowie sezonu pierwszy sygnał do kibiców i właścicieli, że panowie, mamy jakiś sukces, również finansowy, ale przede wszystkim taki, który da czas, daje drużynę odpoczynek. Na pewno ta przerwa reprezentacyjna będzie w lepszej ale nastroju. Kto dla Ciebie faworytem w tym meczu? Dla mnie Toruń, okay. W tym drugim meczu, a w tym pierwszym uważam, że Stelmet zdecydowanie będzie faworytem. Nie da rady Tref, mimo wzmocnienia Paliukanasem? Okej. Rafał Jódź wie, co mówi, zna się na tym tak, że go słuchają. Teraz w innej roli, nie? Czy to widać? Tak. Obsługa techniczna. Wojtek Kamiński mnie trochę wygryzł. Ale niedługo no wracam. Dopuścimy Cię do studia. Będzie studio w sobotę więc i w niedzielę, także będzie i Rafał. Zapraszamy serdecznie. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, bo rozmawialiśmy o tym na początku z Wojtkiem, także mit nietrafiania z dystansu. 13 trójek Anvilu, 11 trójek startu Lublin i 13 trójek Hydrotraka. W tym roku nie piłka, nie obręcze, a teraz na co narzekamy? Nie narzekamy. Nie my, tylko na 13 na wiatr, bo dzisiaj Legia Warszawa wyglądała jakby telepała im się coś tam na dachu i nie mogli spać przez całą noc tutaj w tym hotelu, zamiast być w domu na Bemowie. Rafał Jódź, scout i ekspert, dziękuję bardzo. Tomek Jankowski, ekspert, Adam Romański. Dziękujemy Wam bardzo za studio Adrom. Jutro zapraszamy koło 17 i po meczach także wieczorem. Do zobaczenia.